To jest projekt uchwały zarządu w sprawie składu osobowego Komisji Edukacji. I tutaj podobna sytuacja jak w poprzedniej sprawie, w poprzedniej sesji chwilę opisu pani radnej Katarzynie Patem w sprawie części pracy Komisji Edukacji. Zarząd przygotował stosowną uchwałę. Otwieramy dyskusję w tej sprawie. Również pani radna podtrzymuje tak, pracy w tej komisji. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały za druku nr 3 w sprawie powołania do składu osobowego Komisji Edukacji pani Katarzyny Patem. Kto jest za? Za 4, przeciw 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4,